na śniadanie będą, my tu mówimy, zapiekanki prosiaczka z takiej starej książki kucharskiej, polskiej. I tak, będziemy potrzebować szynkę, którą podsmażę, do tego grzyby, puszkę pomidorów, mozzarella albo inny ser. I albo bułki, mogą być nawet stare, albo chleb. W naszym przypadku to będzie chleb, nie stary, świeży. I po prostu tutaj to wszystko zaraz podsmażę, wyłożę tutaj na samą górę sery do piekarnika na kilka minut i zapiekanki prosiaczka gotowe. Później Wam pokażę, jak to wygląda. A słodycze zostały jeszcze po naszych dekoracjach. To nie będzie na śniadanie. Nie witam się dzisiaj z Wami, ale już jesteśmy w Westfield. Przyjechaliśmy poznać Mikołaja w jego grocie. Pada deszcz, miliardy ludzi. Nie widzimy się niestety dobrze to, co się tutaj będzie działo. Zdecydowaliśmy się, że przyjedziemy busem, bo nie będzie tak pewnie miejsca, gdzie zaparkować. Aluś nam zasnął, także to jest jedyna dobra sprawa. Nam życzę powodzenia, żebyśmy psychicznie wytrzymali spotkanie z Mikołajem. To prezent od świąteczny od Gabi dla nas. Zobaczymy. Alexander is awake. That's a trouble. No this one, maybe this one. Disco! Disco! Disco, disco, disco! Oczywiście musieliśmy się zatrzymać w sklepie Lego, ulubiony sklep Jamesa. Aluś już wstał. Ale tak. Gdzie jest Dziomurek? Nie wiem, gdzie jest. Mój Chester gorącej czekolady. Może być? Jesteśmy teraz w Wittard. Pamiętacie, zawsze tutaj kupowaliśmy czekoladę i Gawowi się zachciało białą czekoladę, to kupujemy na święta. Idziemy zobaczyć główny powód, dla którego tutaj dzisiaj przyszliśmy. Aj, dzieciaki są. Napili się trochę gorącej czekolady, dostali takiego kopa energii, ja bym też chciała. Już Wam pokazuję, gdzie idziemy. Santa's Grotto! I pada deszcz. Tam jest Mikołaj? Chyba nie. Where's Santa? Oh, I can't hold this and that. Okay. The radiator. Just to let everyone know, there's no photos or videoing inside the grotto. The elves are going to do all of that for you. Shall we see? Ooh. Who's in these drawings? Okay. Oh, I'm inside! I thought they'd be inside. What is it? You're going to train them?
I wouldn't think so. It's putting things in the shopping bag. You can just turn down there, bro. Now I have a puppy one. My house should have no food in it, but it have lots of toys. If you guys are in charge of the shopping every week. It's a very Christmassy house. Did you get it, brother? Thousand stickers? Oh yeah. There's a lot of stickers, 100. That's more than 100, that's 1,000, mate. Look, how many zeros are there? 0, 0, 0. Oh my gosh. There's a lot of stickers. It's nice. This is Goody's present. He doesn't care at all about Christmas presents. Maybe I'll open it for him. Should I open it for him? I don't know. Because I'm Alex, okay? Alexander. But I'm Gugu, okay, Daddy? Okay, you got it like Gugu. Oh, this is a Paw Patrol one. I know already. And then, I know this is a Paw Patrol one. Domu, Kevin. Ten się bawi moim telefonem. Ten strzela, chce mi strzelić w głowę z nerfgun. Kevin. Wyobraźcie sobie, że urządzili sobie na lodówce powiesili kartkę z punktami i strzelają w lodówkę. Jak mi wgniotą, to nie wiem, co zrobię teraz. Bo ta lodówka, generalnie te lodówki mają to do siebie, że bardzo łatwo je zniszczyć właśnie przez takie wygniecenia. Tutaj ktoś inny się pcha. Cześć! Wiecie co, że dzisiaj Oli nałożył taki sam sweterek. Znaczy jego mama nałożyła mu taki sam sweterek, jak miał Aleksander. Z innej firmy, ale troszeczkę był inny, ale jakby się zmówili, to by tak nie wyszło. A tak całkiem przypadkiem postanowiłyśmy ubrać nasze dzieci w bardzo podobny sposób. My, słuchajcie, to nie wiem, czy wam miałam okazję powiedzieć, że nasza wczorajsza noc wcale nie była aż tak straszna, jak myślałam. Nawet było lepiej, niż się spodziewałam. Ale już teraz nie jest. Może da powiedzieć coś, a może nie da. Zobaczymy. To jest mój... Synku, chłopczyku, poczekaj chwileczkę, nie jęcz, bo niektórym to przeszkadza. Słuchajcie, mówiłam o tym, o tym miejscu, w którym byliśmy i z jednej strony spoko, ale moim zdaniem było tak dużo ludzi i oni powinni troszeczkę to inaczej zaplanować pod tym względem, żeby wpuścić albo mniej osób, albo rzadziej, bo było naprawdę gorąco i duszno i w ogóle. Tak jak mówię, nie można nic było nagrać, ale było fajnie, było całkiem sympatycznie. Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie z Mikołajem i nie wiedzieliśmy, czy właśnie wydrukować całe zdjęcie, to zrobiliśmy sobie bombkę. I pomyślałam, że bombkę to będzie taki fajny właśnie prezent też dla nas, pamiątka. I coś, co będziemy mogli mieć nawet i pokazywać naszym dzieciom może za kilka, nawet kilkadziesiąt lat. Wiecie o tym, że na naszym drzewku nie ma ani jednej osoby, która jest taka sama, dwóch takich samych. Wszystkie są inne i wyjątkowe i na razie mi się jeszcze nie znudziło nasze drzewko. Nie wiem, czy może za rok mi się coś odmieni, ale bardzo mi się podoba tak jak to jest. Mówiłam już o tym tyle razy, ale jestem dumna z naszego drzewa. O Jezu, coś mi tutaj naciska w laptopie. On potrafi takie guziki nacisnąć, o których ja nawet nie mam zielonego pojęcia, że istnieją. Coś jeszcze wam chciałam tutaj powiedzieć tak szybciutko, ale nie. Aha, pytałyście mnie o brwi. Widzicie, trochę za długo trzymałam niż powinnam i wyszły ciemniejsze, ale ten kolor za kilka dni zejdzie, bo ja codziennie myję twarz, nawet dwa razy dziennie. I to normalne, że ten kolor troszeczkę się wypłucze. Ale co jest dobre, jeżeli chodzi o czarną hennę, to albo grafitową, że właśnie nie wyjdzie wam rudy kolor i zawsze będzie pasował.
Tutaj muszę sobie dosztukowywać zawsze troszeczkę, mimo tego, że zrobiłam henne, bo tutaj po prostu z tej strony mam mniej włosków. Oni sobie tam strzelają właśnie. O. Here we go. Ja już obiad wstawiłam, żeby było szybciej. I to tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Jesteśmy wykończeni po takich zakupach, a to z tego względu, że było tak dużo ludzi. Gabi kompletnie zapomniała o tym, że to ostatni weekend przed świętami. Znaczy nie ostatni, ale jeden z ostatnich. I po prostu ludzi było multum tysiące. Okay. Może obejrzymy jakiś film przy kolacji, coś tu porobimy jeszcze, nie wiem, coś ciekawego się będzie działo. Ja już nie mogę uwierzyć, że zostało tylko kilka dni do świąt. Aj, a jeszcze tyle trzeba zrobić rzeczy przed tymi świętami. No nie, Aluś? Masz konika? Aga! Zobaczcie, jaki to jest pozer mój. A nie! 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 Tylko co robisz? My toys in my bed. In the middle. I could be in the middle. Can I squeeze as well? Was this baby, this bear from when he was a baby, or was that from... No, it was before that when... used to be boyfriend and girlfriend, and you made it for no. me. No! When I sign a contract? No, it's not. I have with a sister. My sister gave me that. Well, who's your sister? Maya. Ja właśnie edytuję dla was filmy, a Jamura ogląda sobie Shine the Love, Peace. To jest chyba najodpowiedniejszy moment, aby się z wami dzisiaj pożegnać. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, który już, mam nadzieję, pojawi się jutro o 5:00. Czasu angielskiego i o 6:00 czasu, chciałam powiedzieć amerykańskiego, ale polskiego. Trzymajcie się. Peace!